Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj właśnie zaczęłam dzień w sumie na nagrywania po prostu od otwierania paczuszki, także za chwilę zobaczycie to, jak otworzyłam paczuszkę z Bingo Spa oraz Wam krótko opowiedziałam o tych kosmetykach, także miłego oglądania. Dotarła do mnie właśnie paczuszka z Bingo Spa, także zaraz ją otworzymy wspólnie i zobaczymy, co tutaj jest. Ja ogólnie wiedziałam, że ta paczuszka ma przyjść, bo pisałam z Panią w sprawie współpracy, ale nie wiedziałam, że dzisiaj, bo nawet nie dostałam żadnego maila, że dzisiaj paczka będzie, także taka niespodzianka, więc zaraz otworzę i wszystko Wam pokażę. Zobaczcie, ile jest tutaj tych pianek. Także muszę je usunąć i zaraz tutaj zobaczymy, co jest w środku. I teraz Wam pokażę, co tutaj mam. To jest cynamonowo-kofeinowy taki koncentrat do ciała. I z nim możemy robić te takie zabiegi body wrapping, czyli właśnie nakładać ten produkt i owijać się folią. Kolejna rzecz to jest maseczka z Bingo Spa, no wiadomo, ale jest to do włosów i to jest jakaś właśnie fajna, taka kultowa ich maseczka, także mam nadzieję, że będzie działać super. Następna rzecz: kolagen po opalaniu, słońce i solarium, także teraz wiecie, w tym teraz na lato się jak najbardziej przyda. Kolejna rzecz, to mamy czekoladowy żel pod prysznic, super wygląda jak czekolada, także mam nadzieję, że będzie się sprawdzać równie fajnie. Tutaj mamy błoto z Morza Martwego, 100% naturalne i to jest, co to jest tak naprawdę? Maska błotna na twarz i ciało. I tutaj mamy serum odżywka do włosów, olej arganowy, komórki macierzyste, cytrusów i nie wiem, czy to się aplikuje na włosy, mam stosować dokładnie, spłukać trzeba, dobra, to jest do spłukiwania, myślałam, że bez, ale jednak do spłukiwania. Tutaj mamy, to jest, to jest po solarium taki nawilżający żel. Kolejna sprawa, to jest liposomowy krem matujący chyba na dzień, tak, day na dzień. Kolejna rzecz to jedwab do higieny intymnej w takiej dużej pojemności, także fajnie. Kolejna rzecz to krem na noc z witaminą C, olejem arganowym i kolagenem, także myślę, że sprawdzi się super po prostu, mam nadzieję taką. No i tutaj mamy ciemną czekoladę do kąpieli, także wydaje mi się, że to się po prostu wlewa do wanny, no nie wiem, tak, dodać do kąpieli, ok. Także tak się prezentują te kosmetyki, zobaczcie, mam ich całkiem dużo. Jestem ciekawa, tak jak mówię, jak się sprawdzą, oczywiście dam Wam znać. No i tak jak widzieliście, kosmetyki są naprawdę super, ale pokażę Wam jeszcze dwa kosmetyki, które właśnie udało mi się wygrać do testów z Wizażu. I są to takie naprawdę apetyczne dwa kosmetyki. Pierwszy kosmetyk to taki mus do ciała ciasteczkowy i tak myślę, że wezmę go ze sobą nad morze, bo ma po prostu małą pojemność, nie będę musiała brać tego dużego balsamu, tylko właśnie wezmę sobie taki mus i wezmę te dwa produkty z Bingo Spa po opalaniu, bo to wiadomo się przyda, mam nadzieję, bo patrząc na tą pogodę, która jest teraz, no to wiecie, trochę się boję, że w ogóle tego słońca nie będziemy mieli. A drugą rzeczą z Biolaw jest taka pianka myjąca borówkowa. Także mam nadzieję, że mi się sprawdzi fajnie, bo ja ostatnio właśnie cały czas używam, no wiecie, po prostu jedno opakowanie zużywam pianki, ale nie wiem, jaka to jest firma, może Wam tutaj napiszę, bo wpłynie Wam po prostu dogram kawałek, którą kupiłam po prostu u nas stacjonarnie i nie byłam do niej przekonana, a naprawdę jest świetna, naprawdę bardzo, bardzo wydajna, o wiele bardziej niż ta z
Biolika. Mimo wszystko no ten Biolik, ten taki żel myjący też jest super, ale tak jak mówię, jeśli chodzi o wydajność, no to jednak te pianki wygrywają. Zobaczymy jak ta, bo w tamtej wystarczą mi dwie pompki na umycie całej twarzy i jestem przy końcówce, mam tak gdzieś tutaj tyle, także jak tylko mi się skończy, to wtedy otworzę tą i Wam dam znać po prostu jak się sprawdza, czy również jest tak fajna jak tamta. No i oczywiście też, jeśli jesteście ciekawi tych kosmetyków, opinii ich na mojej opinii na ich temat, które Wam pokazywałam przed chwilą, to oczywiście śledźcie tutaj mój kanał, bo na pewno takie filmiki będą się pojawiać. Teraz mam kamerkę, także mam jakby tutaj większe pole do popisu z nagrywaniem, bo wiadomo, telefon co chwilę miałam rozładowany i już mnie troszeczkę to denerwowało. Poza tym, gdy za dużo nagrywałam, to już ten telefon tracił ostrość i wiecie, to było też takie, tak jak mówię, denerwujące, a teraz mam kamerkę, która tylko i wyłącznie służy do nagrywania, więc wiecie, naładuję sobie ją i tyle, a telefon będzie sobie po prostu do tego, do czego po prostu służy, czyli do dzwonienia, no i wiadomo, do internetu, także to tyle. Nagram też Wam filmik o kosmetykach z Bingo Spa, tych, które dostałam poprzednio, bo ja nagrałam ogólnie Wam filmik, w którym otwieram tą paczkę poprzednią, ale ja tego później nie wstawiłam, bo ten filmik mi gdzieś zaginął i nie wiem nawet, gdzie jest ten urywek, także Wam tego nie pokazałam, ale zdjęcie na Instagramie na pewno było, także możecie sobie zajrzeć, co tam ciekawego dostałam. No i teraz właśnie zamierzam nagrać taki filmik z recenzjami tych kosmetyków, taki zbiorczy po prostu, i Wam dam znać, czy się właśnie to sprawdziły, te kosmetyki, czy nie. Mam kilka ulubieńców, także myślę, że będzie ciekawy filmik. No a dzisiaj właśnie dostałam te dwie paczuszki, więc naprawdę byłam miło zaskoczona, bo nie spodziewałam się tej, tutaj się spodziewałam, bo dostałam właśnie z Poczty Polskiej informację, że została do mnie nadana paczuszka. Jeśli już jest wtedy nadana z Warszawy, to ja już wiem, że to na pewno coś z wizażu wygrałam. No natomiast ta druga paczka przyszła z Bingo Spa kurierem, no i naprawdę się jej jakby, no nie spodziewałam się, że ona przyjdzie dzisiaj, bo nie dostałam żadnej informacji, że została faktycznie już wysłana, no i dzisiaj, wiecie, przyjechał kurier, no więc taką miałam niespodziankę, więc się naprawdę cieszę. Ja te kosmetyki wybierałam sobie sama i co fajne, mogłam do współpracy jakby zaprosić więcej osób, więc wybrałam tutaj mamę, siostry i przyjaciółkę i do nich też zamówiłam kosmetyki, które zostaną wysłane w późniejszym czasie, w przyszłym tygodniu. Nie wiem, czy wszystkie od razu w przyszłym tygodniu, czy jeszcze będzie to rozdzielone, bo naprawdę tych kosmetyków jest dużo, bo starałam się właśnie wybrać dla każdej coś fajnego, żeby dobrać do wieku. Do mamy wzięłam różne kremy, ale również do każdej z nich wzięłam i szampon, i maskę do włosów, bo myślę, że to się każdemu przyda. Ale to ja Wam też wszystko pokażę tutaj na moim kanale, a później na dziewczyn Instagramach też będziecie mogły zobaczyć zdjęcia bądź jakieś opinie na temat tych kosmetyków. Także ja Wam później to wszystko wkleję, te nazwy po prostu albo w opisie, albo tutaj w filmiku. Ale to dopiero, tak jak mówię, jak te kosmetyki przyjdą. Póki co dzisiaj paczuszka dotarła do mnie, ale do dziewczyn już wszystko mam też wybrane i na pewno na dniach te produkty też do nich dotrą. Malutki śpi jeszcze, także mam jeszcze chwilę czasu, żeby do Was tutaj pogadać. Właśnie robię obiad, a malutki sobie śpi. I chciałam Was zapytać, czy macie jakieś tutaj rady, wiecie, sprawdzone sposoby na jazdy z dzieckiem na wakacje. Będziemy mieli około właśnie 200 km. Mały będzie miał 2,5 roku. No i niestety ostatnio nie lubi jeździć. Już nawet, wiecie, jakieś trasy 40-kilometrowe już są dla niego zbyt długie. Także jeśli macie jakieś sprawdzone sposoby, jak dziecko zająć, to dajcie mi tutaj znać w komentarzach bądź na Instagramie w wiadomości prywatnej. Chętnie sobie poczytam, może coś właśnie jest ciekawego do kupienia. I też dajcie znać, co się przydaje właśnie już na samych wakacjach. Tak właśnie patrzyłam na takie ręczniki, ręczniko, koce, coś takiego, to takie plażowe dla dzieci, które mają właśnie na główkę nakładane, żeby też główkę od razu wytrzeć, ale my mamy właśnie takie ogólnie tutaj dla małego w domu, ale tak myślałam właśnie też o takich, żeby zakupić nad morze, bądź po prostu wziąć te tutaj, które mamy z domu. Dajcie znać, czy to się w ogóle sprawdza i co jeszcze w ogóle bierzecie zazwyczaj na wakacje z dziećmi. My byliśmy z Jasiem 2 lata temu, więc on był naprawdę malutki.
miał 4, tak, jak jechaliśmy, miał 4 miesiące, jak wracaliśmy, to właśnie no jakby skończył 5. Także no, on był malutki, nie potrzebował zbyt wiele, wiecie, i tak spał co chwilę, także to dla niego było bez różnicy. Teraz to wiadomo, no duża zmiana, bo już jest naprawdę no, dużym dzieckiem. Także tutaj szukam właśnie jakichś tutaj sposobów i na jazdę, i ogólnie na wakacje, jak tutaj mu umilić jakby ten czas, żeby o niczym nie zapomnieć. Jeśli macie jakąś sprawdzoną taką listę, co zabrać ze sobą, też możecie mi tutaj podlinkować. To tak, aha, jeszcze jeśli macie sposób, jak zapakować we walizkę ubrania, tak żeby zajmowały jak najmniej miejsca, to oczywiście też mi dajcie znać, bo to jest bardzo ważne. Także tak, mam nadzieję, że to będzie, że będę miała dosyć materiału, żeby zrobić tutaj filmik taki z jednego dnia. Takie się szybciej, wiecie, składa, nie muszę czekać, żeby dograć materiału i tak dalej. Tak jak mówiłam, nagrywam pierwszy właśnie filmik tą kamerką, mam nadzieję, że będzie tutaj wszystko dobrze widać. Nie wiem, czy w kamerkach GoPro idzie ustawiać sobie ostrość samemu. Dajcie znać, bo nie mam naprawdę pojęcia. Tak jak mówiłam, ja od wczoraj, dopiero dzisiaj pierwszy dzień nagrywam, więc nie wiem. Tak, to tyle na temat tej kamerki. No i jeszcze chciałam Wam powiedzieć odnośnie moich włosów. Ja je ostatnio znowu troszeczkę podcięłam, także no mam je niestety tak jakoś dotąd. No ale właśnie chodzi mi o to, żeby do wakacji mieć jak najzdrowsze te włosy, żeby wiecie, układały się po umyciu, żeby nie musiała ich za bardzo stylizować i tak dalej. A wiadomo, jak gdy włosy są zniszczone, to one za bardzo nie chcą współpracować, więc chcę te wszystkie zniszczone obciąć do wakacji. No i też chcę jakiś kolor w końcu zrobić, wiecie, taki, który chciałam. W sensie raz mi się udało taki uzyskać, ale później ta farba się wypukała. Może macie jakieś sprawdzone tonery, takie, żeby ten kolor był ochłodzony, bo tak jak widzicie, ja tutaj mam swoje włosy takie naprawdę bardzo szare, nawet jak zaczęły tutaj odrastać, to wydawało mi się, że one są siwe, na szczęście nie są, tylko one tak wyglądają w kontraście do tych tutaj ciepłych włosów, które mam, wiecie, po rozjaśnianiu. Więc jeśli macie albo sprawdzoną farbę, czy toner, to koniecznie dajcie mi znać. Mogą być też fryzjerskie kosmetyki. Ja sobie zamówię to po prostu na Allegro. Bo ogólnie no myślę, że te włosy nie są zbyt ciemne. No może trochę, ale wiadomo, to potem ten odrodzak będzie większy, to się lepiej tutaj jakby połączy z tą resztą włosów. Teraz to jest bardziej widoczne niż później. I też jest tutaj to bardziej widoczne, gdy mam kitkę, gdy mam włosy rozpuszczone. Aż tak tego bardzo nie widać. Także tak, jeśli o jakieś takie, wiecie, typowe rzeczy na plażę, czy właśnie dla siebie, czy dla dziecka, czy się u Was fajnie sprawdzało, to koniecznie też mi dajcie znać. No póki to my jeszcze nie jedziemy, ale wiadomo, to raz, dwa minie i potem, wiecie, już będzie za późno, żeby sobie coś poszukać na internecie, a ja zazwyczaj właśnie wszystko kupuję na internecie, na Allegro. I też tutaj Wam wspomnę, że korzystam z tej aplikacji Leti Shops. Wiem, że niektórzy już mają dosyć słuchania o tym, bo to na wszystkich kanałach mówiłam, ja za to nie mam płacone, nie mam żadnej współpracy z nimi, ale ja naprawdę mogę ze swojej strony to Wam bardzo polecić, bo ja to używam i naprawdę mam już fajny zwrot, mimo że no wiadomo, nie robię też jakichś bardzo dużych zakupów, bo tylko co miesiąc mają chusteczki, pampersy, wiecie, jakieś ubranka dla Jasia i tak dalej, bo to nie tylko z Allegro, ale też z 5-10-15, ze Smyka, dla siebie jakieś, wiecie, kosmetyki, coś takiego i to naprawdę fajny wzrost już mi się uzbierał, mimo że tak jak mówię, nie zamawiam no nie wiadomo ile, bo no zazwyczaj takim stałym i tylko rzeczami, które faktycznie zamawiam miesiąc w miesiąc, są pampersy i chusteczki, no i jakieś kosmetyki dla małego. A tak ogólnie, no to dla siebie nie zamawiam za dużo kosmetyków, bo tak jak widzicie, większość dostaję, także naprawdę nie muszę tutaj zamawiać sobie co miesiąc kosmetyków, tylko właśnie jakiś podkład, coś takiego, ale to mi jeden podkład starsza na 3 miesiące, teraz nawet nie używam wcale, bo chcę właśnie, żeby ta skóra się ogarnęła do lata, żeby jak najlepiej wyglądała, więc tylko robię brwi i rzęsy i to tyle, a tylko właśnie na jakiś weekend, czy na jakieś wyjście, coś takiego, to wtedy robię pełny makijaż. Jeśli chodzi o paznokcie, kupiłam sobie właśnie żel i klej Indigo i naprawdę jestem zadowolona. Ja miałam już primer z Indigo,
i bazę, więc teraz tylko dokupiłam sobie to i naprawdę super mi się sprawdza. To też właśnie te kilka kosmetyków dostałam z Wizażu, także jeśli lubicie testować, jeśli macie trochę czasu, żeby wypełniać te ankiety, to naprawdę Wam polecam, bo super kosmetyki idzie dostać i wiecie, no za darmo po prostu, więc czego chcieć więcej. Tak jak Wam przed chwilą pokazałam, te kosmetyki, te nowości też dostałam z Wizażu, więc fajnie, będę mogła sobie przetestować coś za darmo, także możecie sobie założyć konto na Wizażu i po prostu testować tak jak ja. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie, może jeszcze coś Wam tutaj wkleję, ale jeśli nie, to żegnam się już z Wami do kolejnego filmiku, cześć! Ja.